W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie 70 sposobów na śmierć w Minecraft. Tak, dobrze usłyszeliście. I zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, koniecznie zostawcie łapy w górę. Każda jedna łapka w górę to jedna śmierć mniej dla mnie. Więc uratujcie mnie i zostawcie tych łapek dużo, żebym nie musiał ginąć na marne. Zostaw łapę w górę, mordo. No i znajdujemy się tutaj na mapce. Tutaj mamy zasady, jak możecie zauważyć, tu jest napisane Welcome to 70 ways to die, co oznacza, że będziemy mieć 70 sposobów na śmierć. I nie wiem w sumie, czy wszystkie z nich będę znał i czy wy będziecie znali. Tutaj mamy autora mapki, którego serdecznie pozdrawiam. No a my klikamy, żeby zacząć. I uwaga, level pierwszy. Okej, czyli musimy się utopić. Musimy się utopić, mój English perfect. Dobra, topimy się. No to jest jeden z nudniejszych sposobów jakby na śmierć, no bo kurczę, no musimy poczekać, aż uciekną nam bąbelki i zaczniemy tracić życie. Ale uwaga, tak, już zaczynamy dostawać obrażenia. Elegancko, tylko że my... Respi nam się serce, ej! Czemu mi się respi życie? A dobra, 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 się rozpędziło, patrzcie. Już zaraz będziemy mieli pierwszy sposób odhaczony. I tak, udało się. Drugi, campfire. Okej, czyli ognisko. Dobra, musimy rozstawić chyba ogniska i po prostu stać w tym ogniu, tak? Tak, dobrze mówiłem. O yeah, dobra, okej, więc w takim razie... Ej, to będzie szybkie w sumie. O, pyk, już. Co jest, ty? Dobra, zarąbiście. Level trzeci Helios. Okej, Helios to znaczy, że chyba mamy się po prostu... spalić, tak? No chyba tak, ale czemu Helios? Nie wiem, ale w miarę szybko nam to idzie, więc fajnie. O kurde, ty, co? Tego to nawet nie przeczytam. Aha, okej, dobra, czyli znowu mamy ogień, tylko tym razem w postaci zapalniczki. Musimy się spalić, żeby spalić tutaj wszystko po kolei, pa, 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 pyk, 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 człowieniu, nie? O, yeah. Dobra, uwaga i giniemy. Super. New York meeting this... Co jest? Ej, o co chodzi? Ej, mam TNT, ale jak ja mam je aktywować? Aha, tu jest półpłytka, no tak, dobra. Czyli musimy się po prostu wysadzić. Czy to mnie zabije? Zabiło mnie, ej, rozwaliłem mapę. A, ale wszystko git. Dobra, level szósty. Fall damage, czyli... Czekaj, co? God of... Aha, ej, ale to my musimy chyba spaść. Musimy chyba spać, bo no jakby... Po co mi łopata, skoro ja jej nawet nie wykorzystam? Aha, dobra, bo ja w ten sposób muszę teraz się... Już wiem, po co nam ta łopata, bo musimy od nowa dirta jakby zdobywać. O nie, a my mamy jeszcze maksymalną ilość głodu. O, dobra, już nie będzie się regenerować, więc git. O kurde, to robi się coraz ciężej, nie? W sensie, może nie tyle co ciężej, co dłużej po prostu, nie? No ale dobra, spadamy sobie tutaj elegancko. Ciekawe, czy mi starczy dirta tak na moją śmierć. Coś czuję, że tutaj autor to wykalkulował, bo patrzcie, ja... O, zaraz zginę. I ostatni słup, uwaga. I pyk. Mamy to. The Gate of Hell, okej, mamy tylko portal do Netheru i nic poza tym. Czy ja mam iść? Chyba musimy iść do piekła. I co w tym piekle będzie, uwaga. Aha, musimy się po prostu zabić w Netherze. Tak mi się wydaje, więc szybki skok do lawy i powinniśmy mieć zadanie wykonane. Gravity Blocks, okej, dobra. Czyli tutaj musimy się chyba zasypać. Tak mi się wydaje, więc tutaj hop, cyk, 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 proszę bardzo. O, elegancko, ej. Nie wiem czemu, ale mam jakąś małą satysfakcję z tego, że udaje mi się przechodzić te poziomy, a jakby nie patrzeć, to cały czas giniemy. Ale na tym polega ten porąbany odcinek. Dobra, pokonani. Redstone, o kurde, coś z redstone'em. O kurde, patrzcie, mamy tutaj skalk sensor. Okej, czyli rozumiem, że mamy zrobić tutaj mechanizm, który będzie strzelał strzałami. I możemy... O, tak o, dobra. No, musimy teraz chodzić cały czas. O nie, czekajcie. A możemy wyżej... O, 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 zarąbiście. To zadziałało, zadziałało. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Sensor niech tutaj zaczyna chodzić. No dawaj, dawaj, dawaj. Ej, w sumie z sensorem jest najszybciej, nie? Bo jakbyśmy mieli klikać przycisk... Chociaż nie, chyba jakbym spamował, to by było szybciej przyciskiem. Ale tak czy siak udało mi się to zrobić. I kolejne... Mamy znowu coś redstone'owego. Ale tym razem, ulala, dobra, okej, wykorzystamy sobie chyba znowu sensor, albo nie, ja mam lepszy pomysł, poczekajcie, zrobimy sobie coś takiego, tutaj tak, tylko ja nie wiem do końca, czy to tak zadziała, jak ja myślę, że to zadziała, poczekajcie,
Tak, to tak zadziała, dobra, więc teraz musimy sobie tutaj dać dirta, tutaj też. No i musimy dać dźwignię, uwaga, pyk. O nie, to tak nie zadziała, dobra, poczekajcie, musimy sobie w takim razie. Aha, bo to będzie przesuwać chyba. Dobra, czekajcie, musimy tutaj to wszystko ładnie obudować dookoła. Tylko jak ja odpalę teraz, bo musimy to zrobić tak, żebym ja odpalił to dźwignią. Więc tutaj, czekajcie, musimy sobie zrobić to tak. O, dobra, udało się, udało się. Widzicie? Szybka koordynacja ręka, oko człowieku i pięknie. Wykonujemy kolejne zadanie, dobra. Jeszcze dwa serduszka, jedno i cyk, mamy to. Okej, okay. Leon, Chaos, Sandy and Kaktus chyba, no nie wiem. Ej, tu mamy parkour w ogóle z tych kaktusów. Ciekawe, czy uda mi się go przejść. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. O, kurde, ty, udaje mi się. Udaje mi się, pa, przeszedłem parkour, ale nic nie wygrałem, tylko śmierć. Dobra, teraz mamy kwiatuszki, które atakują te Wither Rose'y. Te Wither Rose, okej, okay, dobra, więc tutaj wystarczy, że będziemy chodzić w kółko. A który to jest w ogóle level? To jest już 12 level, ej, idzie nam naprawdę zatwarzająco szybko. Oho, teraz mamy jagódki, fajnie, tak dla zmiany, wiecie. Tutaj kwiatki, teraz jagódki, zarąbiście, ej, w sumie. A nie, chciałem powiedzieć, żebyśmy je zerwali, ale to by nic nam nie dało, bo i tak ich nie możemy wziąć później. A ten odcinek nie chodzi o to, żebyśmy by nie mogli zginąć. Tu chodzi właśnie, żeby siby zginąć. Animal Farm. Aha, o, pigliny. Pigliny, dobra, zarąbiście. To będzie fajne, to będzie fajne. Musimy zrespić je wszystkie. Wszystkie sobie zrespimy, patrzcie to. Cyk, 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 cyk. Dobra, mamy wszystkie. I uwaga, teraz na F5. Pyk, yo. Ale to było szybkie, nie? Jak głośno w ogóle. Call of the Wild. Aha, tutaj mamy teraz pieski, dobra. No niestety będziemy musieli uderzyć. Ale tutaj cała horda człowieniu zaraz nas zaatakuje. Będzie podobny efekt do tego z piglinami, nie? Bo tutaj, patrzcie. O kurde, o kurde, o kurde, ty. Ale pigliny w sumie były szybsze, ale one w sumie mają miecz. Atlantics, okej. Okay. I co my tutaj mamy? Delfin? Aha, ale poczekajcie, bo mamy delfiny. Ale co mi to daje? W sensie ja się tu utopię przecież. Delfiny mnie chyba nie atakują. Czy delfiny atakują? Nie, delfiny nie atakują. No my musimy się... O nie, on atakują, patrzcie. O kurde, to nie wiedziałem nawet. Dobra, czyli muszą nas zabić delfiny, czekajcie. Okej, okay, no dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, bij mnie, no, dawaj, bij mnie. Zrespmy ich więcej tutaj. O, cyk, cyk, cyk. A, nie utopię się, bo jak możecie zauważyć, mam tutaj potkę na oddychanie chyba, ale pa, pa, pa. Ty, ja nie wiedziałem, że delfiny w Minecrafcie atakują. One się wydawały takie, wiecie, spokojne, przyjazne mopki, nie? No ale dawajcie, bo już mało życia mi zostało. Jedno serce, dawaj, dawaj, dawaj. O, pyk, udało się. Turn out. Aha, musimy zeskoczyć. Okej, okay, dobra, to skaczemy. Oh my god. I patrzcie, tam jest jakiś złoty pokój. Ciekawe, co w nim będzie. Dobra, kolejna misja udana. I teraz mamy The Blacksmith. Okej, czyli musimy się zabić za pomocą kowadeł. To nie będzie chyba trudne. Uwaga. O nie, aha, o nie. A, no widzicie? Chłop ten ogarnął, że trzeba kurde killów, nie? Ale czym wyżej... Oj, 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 ej, jak się baguje, ty. O lol, z tego nie wiedziałem. Czym wyżej damy kowadło, tym większe obrażenia dostajemy. I cyk, mamy kolejny poziom, czyli 19. I co my tutaj mamy? O kurde, ej, czy da się zabić za pomocą fajerwerek? Ej, jak ja mam się zabić za pomocą fajerwerek? Ej, czekajcie, bo ja chyba czegoś nie wiem, nie? Da się zabić za pomocą fajerwerek? Da się! Ej, co jest? O mygy, ej, widzieliście? Dostałem przed chwilą obrażenia, ale jak ja to zrobiłem? Czekajcie, bo mi się odnawia życie bardzo niedobrze. O! O kurde! O, jesteśmy w tym złotym pokoju. Gold Rush. Co my tu mamy? Musimy się zabić. Zabić musimy się za pomocą wagoniku? Że niby jak? W sensie, czekajcie, bo ja chyba... A, wiem już jak. Dobra, 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 dobra. Musimy sobie zrobić tutaj coś takiego. Hops. I tutaj... O, proszę bardzo. I tu jak się zatrzymamy, jeżeli się zatrzymamy... To powinniśmy właśnie dostać obrażenia. O, zarąbiście, dobra, bo już myślałem, że przejedziemy dalej. A ja mogę prowadzić ten wagonik? Nie mogę. A jak to na F5 wygląda? O kurde,
mocno. Zarobiliście, kolejny poziom ogarnięty. I my tu mamy, o kurde, co? Ojojoj, dobra, czyli teraz za pomocą magma cuba. Oh my god. No to będzie szybka śmierć, co by nie gadać, nie? Pyk, udało się. Zarobiliście, ej, co? Znowu? Ej, o co chodzi? Co my tu mamy? Aha, musimy się spalić. Musimy się spalić w lawie, bo my chyba nie dostaniemy obrażeń od... Ja wiem, jak to zrobimy, patrzcie, tak. Tak, 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 tak. Tak. I tak. Co jest? Nie no, nie gadaj. Nie gadaj, coś zrąbałem. Czemu mnie lawa nie... O co chodzi? O nie, a ja się zamknąłem tutaj. Przecież ja obsydianu nie rozwalę z łapki. Dobra, czekajcie, kill po prostu. Peljuan.pl, no niestety. Niestety tamten poziom nie udało mi się ukończyć. Ale sami widzieliście, w jakiej byłem sytuacji. Nie mogłem wpisać ani game mode, no musiałem slash kill. On się nie wydostał stamtąd. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy strzały. I co tu jest? Robin Hood. Okej, dobra, czyli musimy w siebie strzałkami tutaj teraz nawalać. To jest mega prosty sposób tutaj na śmierć. Chyba każdy w Minecraft kiedykolwiek robił tak, że strzelał w powietrze, żeby siebie zaatakować, nie? Bez kitu. Nie znam osoby, która by tak nie robiła. No. I udało nam się, ale śmieszny powód. Peljuan.pl zestrzelił Peljuan.pl. Aquaman. Okej, co my tu mamy? Aha. Iż, zaczął padać deszcz. Aha. O kurde, patrzcie. Dolecę do spawna. Dolecę do spawna. Pa. Pa. Ej, to nie jest spawn. To nie jest spawn. Ej, to już nie działa. Ej, ile tych pokoi tu jest, wy to widzicie? O my gy, dobra, teraz sobie spadniemy po prostu i będziemy mieli to zaliczone, proszę bardzo. Dyk, dekaberer, nie wiem co to jest, ale mamy tutaj potki i dużo potek, jakby nie mówić. Dobra, i pijmy, wszystkie po kolei pijemy. O kurde, jak tu się odwala. Funny liquid, ej, co jest, jak to jest w ogóle nazwane, nie? Okej, więc pijemy wszystko, nie ma to tam... To, o, jakaś potka mnie wzięła na hita. Fajnie. Death Note. O kurde, czyli płyta, która nas zabije. Ej, nie spodziewałem się, że to tak szybko nastanie, nie? Bez kitu. Ej, ale teraz ta muzyka gra. O, ja nie chcę tej muzyki. Okej, teraz musimy... Co tutaj jest napisane? A, tu mam jakiś pamiętniczek, ale tak czy siak, no teraz musimy zginąć za pomocą głodu. A to nie będzie takie łatwe wcale, bo z tego co wiem, chyba głód nie zabija nas całkowicie, tylko zabije nas powoli, to na pewno, i chyba zostanie pół serduszka, ale nie jestem pewien, bo jest szansa, że tutaj jest to tak zrobione, że nas bez kitu pokona. Ale no musimy naprawdę długo czekać, bo głód no jest wykańczający, w sensie wiecie, że długo... Powoli. Boleśnie. Jakbym znał dobrze angielski, to bym wam to przeczytał, ale nie chcę się kompromitować. Dlatego będziemy chodzić w kółko. Jeszcze tylko 4 serduszka, więc nie tak źle. Mam nadzieję, że to nas rzeczywiście zabije, a nie będzie sytuacji, że zostanie nam pół serduszka i będziemy musieli kombinować. O, teraz zobaczymy, czy to rzeczywiście tak zadziała. Uwaga! Zadziałało. Okej, okay. Thor God of the Thunder. Okej, okay, czyli teraz mamy tutaj, musimy się zabić za pomocą... piorunów, człowieniu, więc dajemy tutaj masakrycznie dużo pochłaniaczy piorunów. Proszę bardzo, o, i czekamy. O, o, o. A czekajcie, bo to... Aha, to wraca. Okej, okay, ale to, czekajcie, bo to... Ja to rzucę. I czekajcie, o nie, ja to rzuciłem i to już do nas nie wróci. To już do nas nie wróci. Ej, dobra, trzeba tutaj stać i czekać. Trzeba czekać, czy ja mogę... O, tako będzie najlepiej chyba. Halo, proszę uderzyć. Zrobimy taką wieżyczkę do góry. A nie mogę wyżej? No ale tak czy siak, będzie chyba łatwiej, jak będziemy tak wysoko, żeby te pioruny walnęły, nie? Tylko wyrzuciłem sobie broń, która wydaje mi się, że powodowałaby to, że te pioruny się pojawią.
Wow, 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 dostałem. Dostałem piorunem. Dobra, dobra, jest git. Czyli to się sprawdziło, widzowie, z tym, żeby zbudować to wyżej. O, znowu, znowu, znowu. Ej, ale te pioruny bardzo mało HP zabierają w ogóle, nie? O, 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 o. Pół ser... O, udało się, ty, już myślałem, że pół serduszka zostało, nie? Ale nie, udało nam się to ogarnąć. Pyk. Co my tutaj mamy? Slenderman. O kurde, co jest? Załóżmy sobie głowę Endermana. O, yeah. I teraz musimy rzucać perłami tak, żebyśmy, kurde, zginęli. No to nie będzie trudne, tylko że zginąłem przez upadek, a nie perły, ale dobra. Teraz mamy the end. O kurcze, i co my tu mamy? Aha, musimy wejść do... O kurde, czekajcie, bo ja chciałbym to dobrze odpalić. Mam nadzieję, że to nam się uda. Udało się! O! Jesteśmy w endzie i mamy tutaj smoka. Siema, smoczek. O kurde, kurde, ej, nie endermany. Miał mnie zabić, kurde, smok. Smok mnie musi zabić, a nie endermany. Halo, proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Chodź tu szybko, Ender Dragon. Ender Dragon, o nie, dobra, dajmy się zabić. Chyba i tak zaliczy. Zaliczyło. Defender of the village. Okej, mamy tutaj Iron Golema. Okej. Ej, czy jak zaatakuję jednego, to mnie... Aha, tylko jeden będzie mnie atakował, dobra. Ale to było szybkie. Ancient Ruins, okej. Co my tu mamy? Mamy tutaj kilo, a okej, tu będą silverfishe, no tak, no tak. Ma to sens, więc teraz sobie to wszystko rozwalamy. Proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Wow, jaka armia! Taka armia, a w sumie jakoś szybko mnie nie zaatakowała. W sensie, wiecie, że no nie zadaje dużo damage'u, nie? Ale tak czy siak, 33 level jest przed nami i mamy tutaj... O kurde, mamy tutaj pszczoły! No, to będzie też bolesna sprawa, nie? Coś czuję. Ojojoj, 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 ojojoj! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mocne. Ursa Major, co to będzie? Panda i Polar. Aha, że one mają nas zaatakować? A nie, Polar. Ty... Oj, kurde, ty! Jaki on jest potężny, nie? Szybko mnie zaatakował. Frenchie. Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale mamy tutaj tak, lamę i mamy... A, te lamy będą musiały w nas pluć, dobra. Wszystkie po kolei, bo te... Jakby ta ślina za dużo obrażeń tutaj nie zadaje, nie? Dawaj, dawaj, plujcie, plujcie we mnie, plujcie. Lubię to, pluj na mnie. Sorry, ale gówno. Dawaj, dawaj, czemu one w siebie plują, a nie we mnie? Halo? O nie, no to będzie trwało naprawdę 10 lat, nie? Dawajcie, 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 dawajcie. O, 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 nawet to idzie teraz szybko. Nawet to idzie szybko. Jeszcze tylko trzy. Ej, ale zauważcie, co tu się dzieje, jaka wojna w ogóle, nie? Okej, okay, co my tutaj mamy zrobić? Bo jakby opis jest taki... Aha, okej, mamy rybki tutaj. Chopin is great compositor. No tak, to się zgadza, to się zgadza. Dobra, czekajcie, ja wiem, to musimy od razu zrespić, bo to szybko nas zabije, nie? O tak, o tak. Najgorsze ryby, jakie istnieją w Minecrafcie, nie? Ale szybciutko nas tutaj wykończą. Oh yeah, dobra. The flower horseman of the... Co jest? O kurde, jak się wystraszyłem, ty. Zdążyłem to przeczytać. I rzeczywiście są przecież takie te... To jest bardzo rzadkie spotkanie. O nie, ja, czy ja to... Ej, nie atakujcie siebie, atakuj mnie. Mnie atakuj, nie... No, halo, czy wy mnie... Czemu oni w siebie nawalają? Gościu! To było dziwne, ale zadanie wykonane. Box office bombs. O yeah! Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj po prostu... Jak możecie zauważyć, shulkery. I to kolorowe w ogóle, nie? Dawajcie. I każdy jest podpisany, ty. Dobra, to będzie szybkie, no bo jakby shulkery są mocnymi zawodnikami. Więc tutaj cyk. I już po problemy, nie? The Killer Bunny. O, to ja wiem, co to będzie. To będzie, słuchajcie, ten właśnie mały skurczybyk, czyli zabójczy królik. I nie jest on... Jak szybko. Ale szybkie to było, ty. To już się nie spodziewałem. The Final Boss. O nie, Weaver, naprawdę. No dobra. No dobra, tylko czemu ja mam... Okej. Pierwszy raz widzę, żeby tak można było zrespić go, no ale... Lecimy z tym, dawaj, wybuchaj, gościu. A, jeszcze nie mogę cię bić. Ale chyba ten wybuch początkowy nas już pokona. Tak mi się wydaje. Uwaga, i teraz. Udało się. The murder villager? Ej, co, jak mi villager ma... Co jest? Ej, villager, który atakuje od kiedy?
Ej, od kiedy villagerowie... Ej, co się dzieje? Czaicie? Ty, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, naprawdę. Minecraft Coast and Minecraft Coast. I co, jak mają mnie niby zabić krowy? Czekajcie, bo tu coś jest. Nie wiem, czy ja mam tam wpaść? Chyba tak. Albo zrespić je po prostu tutaj na przykład? Tak. Ty, co jest? Co jest? Ej, ja odkrywam nowe sposoby na śmierć w Minecraft, naprawdę, nie? Soccer Supreme, dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj villagera, mamy tutaj świnie, ale... I mamy jeszcze to. O, shit, dobra, rozumiem. Rozumiem, okej, dawaj, bij mnie, babka, dawaj. Bij mnie, babka, no dawaj, babka, no, pek. Zarąbiście, ej, mogłem w sumie zrobić całą armię. O, kurde. O! Kurt Wonger. Okej, co to będzie? O, okej. Owoc Horusa. On nas zaraz gdzieś tepnie pewnie. Czy nas tepnie gdzieś, żebyśmy spadli? Ej, czy on będzie nas tylko góra-dół tepał, naprawdę? A nie, o nie, dobra, okej. O nie! Niech nas w końcu tepnie tak, żebyśmy spadli. Bo nie chcę wykorzystywać tego, wiecie, że jakby jestem na zewnątrz. O, już było bardzo blisko, nie? Już było bardzo blisko. O, jest coraz bliżej, jest coraz bliżej. O nie. Ej, dobra, bo ja zjadłem już tyle tych owoców. Będzie trzeba jakoś na to zaradzić i mam już pewien pomysł. Ej, to nas nigdy nie przeteleportuje do góry już. Naprawdę. Nie wykorzystałem okazji. No nie, czekajcie, może stańmy sobie tak o i patrzmy w górę. O, no nie, to nic nie oddaje. Jeszcze 3-4 próby tylko, czaicie? No nie, jedna nie zadziałała, ostatnia. No niestety, niestety. Chciałem, widzowie, no ale no się nie udało, sami widzieliście. Dobra, 45 poziom, co my tu mamy? The Jockey. Czemu jest lawa nad nami? Czekajcie, bo ja... Aha! Muszę oswoić konika i wskoczyć do tej lawy? Chyba o to tutaj chodzi, ale nie jestem pewien. Kurde, weź się daj oswoić koniu. No koniku, nie bądź taki, no. O, 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 uwaga. No nie, naprawdę, dobra, jakiegoś innego wybierzemy. Bo znając życie, musimy oswoić konika i skakać po prostu. Właśnie ku górze. O, i mamy naszego konika, dajemy mu siodło i uwaga, pyk! Co? Serio? A, to musimy stąd skakać, tak o. Okej, wszystko rozumiem, wszystko czaję. O, uwaga i zalegniemy i giniemy elegancko i mamy Hawk Rider, 46 poziom. Co my tu mamy? Aha, okej, ale czekajcie, bo ja mam na świnkę dać siodło i... Ale co? O kurde, co jest? To tak się da? Od kiedy? O kurde, mocno. Okej, co my tutaj mamy? Mamy tutaj łódeczki. Aha, musimy się tutaj wbić, dobra. Czyli podobna sytuacja jak z wagonikami, tylko tym razem łódeczką, nie? Ale udało się, więc to najważniejsze. 48 level, co my tutaj mamy? O kurde, za pomocą drzewa mamy się zabić. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie, no to jest możliwe, ale to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, wiecie co? Musimy sobie zrobić coś takiego, że tutaj, o, właśnie tak. I tutaj jeszcze damy drzewo, tu o. Pyk, 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 pyk. I pyk, 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 pyk. Kurde, czy one teraz wyrośnie? A może tutaj możemy od razu dać? Ej, co jest? Nie wyrośnie? Nie gadaj. Ej, bo to będzie misja teraz, tak sobie myślę. Czekajcie, musimy zrobić na pewno tak. O, tak zrobimy, to już zadziała, na pewno. Tylko żeby to urosło, halo, no rośnij drzewko, rośnij, nie bądź taki. Czemu to nie rośnie, ty, przed chwilą rosło przecież. Cyk, 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 dobra, mamy to i teraz to musi wyrosnąć i elegancko mamy wykonane zadanie. Pandora Box, o kurde, co jest, jak głośno. Co to było, ty? Level 50, okej, mamy fajerwerki i mamy elytrę. I... Aha, musimy stąd wylecieć? Aha, o to chodzi, żeby się obijać, dobra, to miało sens, to miało sens. Ej, ale czemu mi nie zaliczyło? Przecież... Halo, to przecież się udało, no.
Ej, co jest? Nie, ej, czyżby to był ostatni poziom? Jest taka szansa w sumie, bo... Chociaż było napisane, że jest 70, ale no, coś tu się odwala, coś się odwala, widzowie, więc no ja myślę, że takim oto sposobem poznaliśmy 50, więc takim sposobem poznaliśmy 50 różnych fajnych, mniej fajnych sposobów na śmierć w Minecraft. Jeżeli chcielibyście drugą część, w której bym przechodził jakąś inną mapkę z innymi pomysłami, to koniecznie zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, to na pewno nie przegapicie tego filmu. Możecie dać znać w komentarzu, jakiego sposobu w dzisiejszym odcinku nie było, a który wy znacie. Przypnę wam wtedy serce, więc ja byłem MWK i widzimy się już jutro. Elo! Pau!